Witam serdecznie. Wracamy do naszej akcji związanej z misją Zaginiona Ekspedycja w grze Gridfall. Jesteśmy tutaj na terenie Doliny Wielkiej Bitwy. Jak widać, mamy dosyć dużo tutaj rzeczy jeszcze do odkrycia na tej części mapy, ale to sobie później to porobimy, albo przy innej okazji, bo to będzie związane chyba z jakąś inną misją. A my pójdziemy sobie tutaj do tego, żeby porobić to, co potrzeba. Tylko, że chyba wieczór zapadł, to my sobie zrobimy spanko. Chociaż może w nocy będzie lepiej nam się podkraść, to idziemy w nocy. Bo mamy się przekraść do wrogiego obozu przecież. To chyba będzie to lepiej. W dobrym kierunku idziemy? W dobrym. To chyba będzie nam lepiej się przekradać po prostu wieczorową porą niż porankiem. Chyba, że spotkamy zwierzątka na naszej drodze, które właśnie tu żeśmy spotkali i tak będą nam przeszkadzać, że nie dojdziemy tak szybciuteńko. 5. Dobra, musimy jakoś to rozwikłać. U nas jest czwórka teraz. Chyba jeszcze Afra do nas dołączyła. Obóz jest tam. Czyli jakbyśmy nie poszli, to jest czy z tej strony. Ja myślę, że przejdźmy sobie tutaj. Jakoś boczkiem. Kto nas zauważył? Te asy. Chcieliśmy ich zabijać, ale nas zmusili, bo za szybko przyszli tutaj. No, głównym wejściem nie będziemy wchodzić. Mamy wejść z boku gdzieś. To szukajmy tego boku. Gdzie my tu na boku możemy coś przejść? Tu jest jakieś, odkryliśmy jakieś miejsce. Miejsce kultu chyba. Tak jest. Się świeczki palą, ale tu nic chyba nie będzie. No szkoda, bo by się przydał kolejny, a my w ogóle to tak, gram i rozpocząłem kolejną rozgrywkę bez zobaczenia w żaden sposób jakiś rozsądny, czy ja mam lepszą broń, czy mam jakieś pancerze lepsze, mam umiejętności, których sobie nigdzie nie dodałem. Co, tu nie przejdziemy nigdzie? Jednak musimy wejść tym głównym wejściem, z tego wynika. Nie, musi być w jakieś wejście. Nie chcę mi się wierzyć. A tam było do góry przejście. Zobaczmy. Tak jest. Tu górą. Chodźmy tutaj. Nie ma jakiegoś zwierzątka ciekawego? Nie ma. To mogą być, ale tam nie będziemy szli dalej. Tu są na dole, jak się zeskoczy. Czyli albo zejdzie, albo zeskoczy. Tam się nie przejdzie. Chyba, że tam bardzo daleko. Dobra, tutaj sobie odpuszczamy. Idziemy w tym kierunku. O, mamy jakąś skrzyneczkę chyba. Co się nam momencik. Musimy zrobić chwilę porządku, bo mamy pewien rozgardiarz w tym wszystkim. Zobaczmy, czy nie mamy. Mamy dokładnie tą samą przybicę białą. Nic to nam nie daje, tylko zmniejsza nam
Wytrzymałość 3. Mamy wytrzymałość 2 i nie możemy na razie wziąć. No dobra. Możemy wziąć, ale a czy one są lepsze? Równowagę nam tylko podnoszą i odporność na magię, ale pancerz nam osłabiają. Nie, jak nam osłabia coś pancerz, to ja takiego że czegoś nie biorę. No to jest lepsze, to co trzeba wziąć. Niby są też siła 3, kurka wodna, nie mamy siły. Szabla żołnierza 280. O, jaka różnica potężna. Ale słabsze uszkodzenia pancerza? Nie. Wyższe. Nie wiem, do czego to mi się porównuje. Musimy porównać do tego. Spada ten, ale reszta się podnosi. Podnosi mi bardzo mocno odporność fizyczną. To użyjmy to. Jest trochę jakby według mnie lepsza. Ta to już całkiem widzę, że no to będzie jeszcze lepsze. No, to teraz już pomału się wyposażamy. Dobra, i jeszcze mieliśmy zrobić. Ile tych tantów mamy? Aż 4. Aż 4. Nie mamy żadnych dwuręcznych. To leczenie magiczne byśmy może sobie jednak zrobili na maksa. No co jest? Na końcu mamy grupowe leczenie i to jest bardzo fajne. I mamy talent. Z talentem to jest problem, bo nie wiadomo co zrobić. Intuicja. Charyzmę mamy bardzo kiepską. Wigor. Nauka. Otwieranie. No to akurat powiem szczerze, że to sobie później nad tym pomyślę, które nam będzie bardziej potrzebne. Bo tak na szybkiego to mógłbym coś zrobić głupiego. Nawet do Rymu mi się powiedziało. I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. Please, Onol Manawi, let's try to avoid a fight. Dobra, chodźmy powolutku, gdzieś tu coś znajdziemy. Na razie nikogo nie widać. Tu raczej nie przejdziemy. Tutaj też nie. To takie dziwne powinno być tutaj przejście. Co jest? Tam są jacyś goście. Tutaj nie można nikogo zaskoczyć od tyłu. Fajnie, nikogo nie widzi. Jest jedna gata z ukrycia. Tego nie wiedziałem. Jest atak z ukrycia, doskonała sprawa.
To wygląda na to, że to na mnie zwracają uwagę, a moi towarzysze mogą iść za mną bezkarnie. Czyli nie ma co biegać, spokojnie. Dobrze, idziemy? Dobrze. I jasno się robi, a było tak fajnie, bo było ciemno. I nie jest to dobrze. Tu jest jakiś gość, który nas lekko widział. Zróbmy to, żeby nas nie widział w ogóle. Szybko tam przemknijmy. Jest klucz. Nic tu nie ma. No właśnie, trzeba wszystko najpierw sprawdzić, spokojnie. Klucz do celi uczonych, drugi. Tam mamy jakieś wejście. Tu mamy jakieś wyjście. Wyjście to nie. Na razie wejdźmy tutaj. A co tu jest do góry? Ciekawość, pierwszy stopień do piekła, ale dobrze wiedzieć, co się dzieje i gdzie się dzieje. Tutaj też jest po prostu wyjście. Dobra, nie będziemy tu wychodzić. Czyli tu można też było z ukrycia się dostać tą stroną. Okej. To już wiemy, o co chodzi. Idziemy na dół. Czy ktoś tam może to pilnować? Więzienie? Teoretycznie może, ale... Nie ma nikogo. Użyj klucza, mam chyba nawet dwa. Afra, is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Dobra, musimy wyjść, bo tu nam nie pokaże w ogóle, gdzie mamy iść i jak mamy iść. Dopiero jak wyjdziemy z tych lochów, to będziemy mogli zobaczyć, co mamy z tym zrobić. Mamy się wydostać i dojść tutaj. No dobra, spróbujmy tą stroną. To, cośmy widzieli. Górną, tędy. Myślę, że ominiemy cały obóz dzięki temu. O, wejść byśmy tędy nie weszli, ale zejść. I owszem. Gdzie ten obóz jest? Całkowicie na bok musimy iść w tą stronę. No chyba tutaj gdzieś. Nie.
jeszcze wyżej. Po prostu zmyliło mnie to. Czyli tutaj musimy dojść gdzieś. Mercy, you have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Spared their lives. I beg you. They were only fighting to save the lives of those that have disappeared. Very well. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Onol Manawi. I have spoken and I will honor my words, Kwa Awalamseg. No, jak mi reputacja wzrosła, proszę bardzo. Dobra, co mamy dalej zrobić? Ognisko mamy pójść. Obóz. Czyli mamy dojść do ogniska. To ognisko mamy tutaj. We are no longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true man of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burram immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. No i od razu skaczemy, tak? Czyli idziemy do szefa, do gubernatora sojuszu, czyli uczonych naszych. Coś tam jeszcze u tych naszych Teleme musimy coś porobić, bo tam... Sir Desade and our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Excellence. You are a providential man. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. A research that has borne fruit, Your Excellence. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hak Kadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. How's that? Liamat Radidnais Yachtum? Huh. Well, I grasp the basic of the local tongue and I am certain to have heard the word Yag, remedy. Surprising. But the Tiena Hak is very powerful and very wise. It is possible that she did craft such a remedy. Na razie ją usuwamy z drużyny, bo ona tylko strzela. Do niczego nam niepotrzebna. Ekspedycja naukowa została zakończona. Poszukiwania panaceum. Musimy porozmawiać z Deren. Pójdziemy, porozmawiamy z tą Deren. O, tu mamy jakieś rzeczy nieodkryte w tym pałacu, ale chyba my na razie nie będziemy tu przeszukiwać, bo nie mamy żadnego interesu, żeby tutaj coś chodzić po tym wszystkim. Być może byśmy znaleźli jakieś parę składników, ale tego już jest tak dużo, że nie wyrabiamy. Te pałace są do siebie podobne, bliźniacze zbudowane, czyli wiem, gdzie jest wejście na dół, wiemy, gdzie jest wejście do góry. Jak będzie potrzeba, to tutaj się przeniesiemy. Teraz by było dobrze, może by to coś zobaczyć, jakiegoś kupca. Mamy kupca tutaj, po drodze. W tej uliczce. Chodzi o to, czy coś, jak to są tutaj tacy ludzie nauki, może coś ciekawego mają.
No co jest? Your Excellency, welcome. I am honored to receive such a prestigious guest. You will not regret it. My wares are the best in all Hikmet, and always in the vanguard of progress. Najpierw sprzedajmy coś. Mamy trochę tej kasy już. Stary sztylet możemy sprzedać. Musimy też popatrzeć, bo może mamy coś, żeby wyposażyć. To chyba biała przybica już mamy też, to nam niepotrzebne dwie. Czy sobie... Powiem tak, to chyba jest nam niepotrzebne, bo generalnie do przebieranek to są nam potrzebne tutaj rzeczy. Bo jak ubierzemy kurtkę, to już nam więcej nie jest potrzebne, żeby się przebierać. Wytrzymałość na trzecim poziomie. Nie no, to mamy to wszystko trochę lepsze. I to posprzedajmy, co nam jest niepotrzebne. Teraz dobra, może zobaczymy, co możemy kupić. No, możemy ładne rzeczy kupić, ale wszystko jest na zręczność. 300 siła też potężna jest potrzebna. My mamy siłę za niską, topór bojowy. 230, a my mamy... Topór bojowy, dokładnie ten sam, czyli nic po prostu tutaj nowego nie kupimy i lepszego. Jeżeli chodzi o pistolety, piękna sprawa, no ale my nie mamy niestety celność. Ojejku, to jest daleka droga, żebyśmy do tego doszli, celność 4. Chociaż to jest też dobra rzecz. O, piękna sprawa, 600. Z uwagi na to, że można strzelać na dystans po prostu. Muszę nad tym pomyśleć. To jest jeszcze sprawa do załatwienia, powiem. Ale nie w tej chwili. Czy coś kup... To mamy wszystko. Jak widać, oni mają tylko to, co my żeśmy sprzedali. O, tu są rzeczy, których my na pewno nie mamy. To nam wszystko podnosi. Zobaczymy, jakie my buty mamy. ...42... ...26. Dwa punkty nam to podniesie, a... Kasy trzeba zapłacić trochę. To chyba sobie podarujemy. A coś możemy tu kupić. To kupmy. Jeżeli takie coś nam tutaj sprzedają, to trzeba to wziąć. Może się na coś to przydać w jakimś zadaniu. Dobra. Idziemy. Ja już to kiedyś zauważyłem, że oni mają... co niektórzy kupcy oferują towar, który należy kupić u nich. Gdzie jest tutaj w pobliżu jakiś... Tu jest... Ale to jest też pozwolenie zdaren, czyli możemy tu przejść i tutaj pójść. A to stąd też się dostaniemy, co za różnica. Dobra, idziemy najpierw do obozu. I z obozu przeskoczymy sobie do tej Daren. Zobaczymy, o co tam chodzi. Do biskupa pójdziemy w następnym odcinku, bo trzeba będzie robić. Chociaż nie wiem, czy w następnym, czy nie podciągniemy po prostu... Nie podciągniemy sobie po prostu tych zadań pobocznych przez dwa na kolejne odcinki, bo trochę nam tego idzie, a boję się, że za szybko zrobimy zadanie
główne, chociaż no, biorąc pod uwagę ilość czasu demogramy i wszystkiego po trochu, powinno tego jeszcze nam zostać. A, to my żeśmy wrócili dokładnie w te same miejsce. Odstawiając całą ekspedycję. No dobra, idziemy porozmawiać z tą kobitą. Ale biorąc pod uwagę, że my żeśmy jej trochę skórkę przeczepali. Oni śpią, czy... są przez nas pokonani. No, spróbujmy wejść głównym wejściem, jak mamy z nią porozmawiać. Myślę, że tym razem nie będzie tak źle. Nie, już jest źle. Mieliśmy wejść. Gdzie ona jest? Tam. Przy okazji przeszukamy te ruiny całe. Przyjdziemy. Tutaj jest to, że nie można sobie chodzić gdzie się chce, tylko tam, gdzie gra nam pozwala. Się przemkniemy troszkę. You pass your men. We are here to parley with your chief. Parley with Renaixe? You truly believe that? Leave this to me. I want to know what they have to say. I know you, Renaixe. It is you who freed the Loyan prisoners, and to do that, you spilled the blood of my own brothers and sisters. We seek a cure for my people. That is why I liberated the sages, and it is the reason I am here. I am fully committed to finding this cure, even if violence must be employed. Well, don't hold back for my sake. May the Enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Enough! You are defeated. But I am not here to take your lives. Where is the Mistress of Wisdom? I will keep the secret for myself. Neither the Bridge Alliance nor anyone else will learn it from me. I hope you speak with truth. You will find the Tierna Hach Kadachtas in the village of Vigshardir, to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Przejścia, tutaj coś jeszcze będzie, ktoś tu jest zamknięty. Myślę, że chyba jeszcze tu wrócimy. Okej, mamy się kierować w tamtym kierunku. To idziemy. Chyba nie będziemy z nimi walczyć teraz. Oj, nie wiem, czy my tu wyjdziemy. Chyba jesteśmy zamknięci w kółeczku. Nie ma takiej możliwości, ale patent. No ale jak ich królowa nas wypuściła, to i oni nas muszą wypuścić.
coś tutaj jest tak w dół. O, nic więcej. Myślałem, że coś w piwnicach znajdziemy. Ale my tu nic nie znajdziemy. No, no obozowisko dosyć ciekawe, bo ktoś wcześniej to ufortyfikował, czyli kongregacja, o tak powiedzmy. A teraz w tych ruinach, ale ufortyfikowanych, bo odcinają z wielu stron drogę dojścia, są tubylcy. My źle idę. No i teraz to już w ogóle poszedłem jakoś z takim skrótem, że cudem, że nie zginęłem. No ale dobrze. Tam chyba jeszcze nie byliśmy. Czyli idziemy w nowy teren całkowicie. Obóz w lesie. Wszystko, żeśmy co mogli zrobić, żeśmy zrobili, to idziemy dalej. I od nowa kolejna... Tak jest, kolejny fragment do odkrywania. Mamy tu i tu. Na przekór wszystkiemu chyba się prześpimy. A nie mamy ogniska jeszcze, ale patent. Musimy go najpierw znaleźć. Atmosfera się zagęszcza. Pięknie. Ja mam chyba nieprzydzielone magiczne. Magiczne leczenie mamy na maksa zrobione, a ja mam go nieprzydzielone. Muszę zaraz zobaczyć, bo to tak nie powinno wyglądać. Mam tam, że mogę leczyć wszystkich swoich sojuszników, czyli w jakiejś dużej bitwie możemy się wszyscy równocześnie leczyć. Zobaczmy, jak to wygląda. Eliksiry nie, zaklęcia nie. Magiczne leczenie jest. Magiczne leczenie. Pokaż szczegóły. O, nie tak. Miałem przydzielić je gdzieś. Jeszcze raz. No, za szybko to wszystko robimy. Przydziel. I damy to sobie pod siódemkę. Siódemka przydzielone. A w ogóle co my tam mamy? Czynności. Wściekły atak. Potężny atak. Potężny atak to mi tak wychodzi. Światło, broń palna, eliksiry. Smart do pancerzy. Siłę pancerza. No, dobre, trzeba będzie gdzieś to potężny eliksir zdrowia. Jedna, ale konkretna dawka. Mamy tego mało. Tego mamy dosyć dużo i to dosyć fajnie. Odporności, czyli na co? Na magię i żywioły, antidotum. No, trzeba będzie to sobie wszystko gdzieś powpisywać. Wszystko. Eliksir siły, też dobre. Eliksir magii. A my magii raczej nie stosujemy. Furii, ale furii się może przydać. Niewykrywalność, no to... Było to potrzebne mi poprzednio. Teraz to już po herbacie, jakbym powiedział. Dobra, gdzie my jesteśmy i co tu my szukamy? Szukamy sobie po prostu, co tu jest. Szukamy obozu przede wszystkim. Tu jest dalsze jakieś przejście. No, za chwileczkę. Musimy sobie to wszystko spokojnie obiec. Jesteśmy w terenie, w którym jesteśmy po raz pierwszy. I trzeba go rozpoznać. Niekoniecznie tylko walką. No. Tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy, tutaj dołem przejdziemy.
Tu jest jeszcze jakaś droga. Prowadząca całkiem gdzieś indziej. Czy to się tam połączy? Nie, z niczym się nie połączyło. Ślepy zaułek. Okej. A po środku tego ślepego zaułka coś mamy. I cały czas nie mogę tutaj dojść. Obszar obozu, to jest obozowisko. Musimy je znaleźć. Nam jest potrzebne. Zaznaczmy to sobie na mapie przede wszystkim. Żebym w miarę szybko to znalazł. Tam to my nie wejdziemy. Wejście jest raczej niemożliwe. To w jaki sposób mamy się tam dostać? Ha, to jest historia fajnie napisana. Tu nie pójdziemy, bo tutaj będziemy wychodzić. Nie ma takiej możliwości, żeby tu wyjść. Tego jeszcze nie było. Oj, 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 gdzie my tutaj wpadamy cały czas? Dobra, tu jest jakieś obozowisko, ale też chyba tu górą przejdziemy. Tego właśnie mówię, musimy poszukać sobie drogi. Wydaje mi się, że dobrze poszliśmy. Nie no, tamta droga tu się będzie rozsadziła teraz na 15 tysięcy innych dróg. Jak zawsze ciekawość zwycięża. Idziemy w tym kierunku, co potrzeba. Coś tu musi być. Jednak wrócimy chyba z powrotem do obozu. Prześpimy się do rana, bo tak to jest kiepsko cokolwiek tu zobaczyć. Ja tu nic nie widzę. Nie wiem jak wy. A po pierwsze, obozowisko trzeba otworzyć. Nic nie ma. Tu nic nie ma. Czego to pilnowało? Przejścia tylko? Trochę dziwne. Dobra. Ja wiem, że ja tak momentami chaotycznie gram, ale wróćmy z powrotem, bo chcę po prostu założyć obozowisko. Nie chcę, żeby zostawały nam jakieś tutaj plamy. Dobrze mieć wszystko podkrywane, jak to mówią. A my tu jesteśmy i mamy obóz. O. I możemy się przespać do rana. O, i całkiem inaczej się będzie tutaj teraz chodziło. Dobra, gdzie my żeśmy poszli? Co my żeśmy zobaczyli? Aha, poszliśmy w kierunku, który nie znam tak
najbardziej potrzebny, więc się wróćmy i idźmy jednak zobaczyć to zadanie główne. Dobrą ścieżką idziemy. Można tędy, ale my podążymy tą ścieżką, coś przed nami jest. Dobra. Coś odkryjemy. Kolejny obóz. Gdzie to tak jest? Wszystko takie pokręcone. Dobra. Też wysokie przejście. Oj, chyba jakieś misiaczki? Nie, to nie. To są jakieś ten. Wskazujące na tubylców. Co to? Co to? Ołtarz umiejętności, ale coś na nas tutaj strzela. Jakieś zasadzki porobione. Nie wchodzić w ten. Dobra, umiejętność to ciekawa rzecz była, ale idziemy z powrotem na dół. Nie do góry, idziemy na dół. No, wycieczka się opłaciła. Jeden punkt umiejętności to jest coś, co jest nam tutaj bardzo pożądane. Nie wiem, na co w ogóle ja to wydam. To jest druga sprawa. Jest tu tyle opcji i możliwości. Muszę dostosować do tego, co używam. A używam przede wszystkim teraz broni jednoręcznej. Tu nie przejdziemy. Tu jest ścieżka prowadząca, ale tu mam jakieś wejście na coś. Szlak wielkiego polowania. No, tu byliśmy, czy nie? Nie, tutaj nam coś idzie tą stroną, a tam idzie tam. Ojej, kurde, cały czas. Ale na wielkie polowanie nie idziemy. To sobie tutaj ten temat odpuścimy. Idźmy do tej wioski. No taki bardziej skomplikowany troszeczkę system labiryntu. Dużo mgła, dużo drzew i troszeczkę się gubimy. A jak wiecie, lubię sobie zejść ze ścieżki i popatrzeć, co się dzieje, gdzie się dzieje, co jest, dlaczego, dla kogo, po co. Będziemy w dobrym kierunku, tam na dół jeszcze jedno odejście jest, ale my żeśmy tam nie poszli. Dobra, idźmy tędy. Jak droga prowadzi? No potężny las i się gubię w tym lesie, powiem. Dobra, musimy iść prosto przez rzeczkę. Mamy przejście tutaj. Generalnie coś tutaj jest? Nic. Jest tu przejście przez wodę, czy nie ma? Ciekawostka przyrodnicza numer 8. Raczej nie ma, żeby na drugą stronę przejść. Jest tak zbudowane, żeby nie przejść. Toczy bitwę nic nie widząc. Ciekawostka. Ile nam brakuje do kolejnego poziomu? Właśnie te bitwy, te walki dają nam punkty. Już to powtarzam, wiem, że któryś raz z kolei, ale
ktoś by powiedział, po co marnujemy czas? Biegniemy, robimy swoje, a to nie jest tak. Tutaj trzeba jednak się angażować w te niektóre starcia po to, żeby... O, jest tu jakaś wioska. Odkryliśmy ją z tej strony. Od tyłu żeśmy wyszli. Przeszukaj obszar. Coś za nami zostało też tutaj. A dobra, to potem sobie będziemy to wszystko... Nie wszystko naraz, jak to mówią. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Dobra, porozmawiajmy. Good day. I'm looking. What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. The Renaixi have no place here. I seek an audience with the Mistress of Wisdom, the Tierna Harkadactus. Do you know where I can find her? The Tierna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Vog Lendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her Renaixi. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. You spoke about a great hunt. What is it? A sacred ceremony, of course. How in your countries do you honor your lands and assure their abundance? Well, it's a bit... Your Renaixi are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the White Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant and the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. No dobra, żebym tylko nie ja był tym wielkim biegającym. Please, now, I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Then, in that case, tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir, the great gatherer, has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. You are here again. Nie, nie to. I must take my leave. Tu jest coś, ty chcę porozmawiać, o co tu chodzi. Bortir to Madre Nixie. Good day. I seek the Mistress of Wisdom, the Tierna Harkadactus. I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell a Renaixi where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendaig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renaixi are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Why not, after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we place bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm, and the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones, and I am afraid we will not have the time. No i mamy dwa zadania równocześnie. Może przy, jak to mówią, przy jednym ogniu upieczamy dwie pieczenie, czyli robiąc jedno, znajdziemy drugie. Znajdź jeszcze, ktoś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze jednak mamy. Gdzie to nam się tu wyświetlało? Trzeci. Good day. My name is Desardé. Would you be the Voglendaig of the Mistress of Wisdom? Bir tirtumad, Renaixi. Yes, oi among us. What are you doing here in this sacred village? Do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tierna Hach Kadaktas?
I regret she is not here. Do you know where she might be found? I am sorry, but I will not tell her a nice stranger to us. Your kind has many who bend the truth to their desires. Some of them tried to capture her. You need to prove to us that we can trust you. Sure. Tell me what I could do. You could help me find the secret seal that I lost. This would prove a little. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tierna Hakkadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find it. Thank you, Renaixi. I really need to know where the Mistress of Wisdom can be found. Did you find my secret seal? Not as of yet. Then I am sorry, Renaixi. I cannot help you. Could you help us remember where you lost the seal you were looking to recover? On the edge of the village, near the river. That is where I dropped it when the wild animals came and chased me away. Thank you. I'm going to see if I can find it. I must leave. No i dobra. Oj, po terenie mamy pełno rzeczy porzuconych, ale tu mamy jeszcze znacznik, dajmy sobie. Niby to coś jest, ale chyba to musimy odpuścić na razie ten temat. Dobra, chodźmy, poszukajmy tych rzeczy, które mamy zrobić dla tej całej wioski. Jest jakieś przejście było, myśmy tędy weszli przecież. Nad rzeczką obok krzaczka. Myślałem, że znalazłem już pieczęć. Nie, musimy iść do przodu, musimy iść. Tam coś pokazuje, że tam coś jest. Hello. Are you Padilla? People in the village are worried about you. Esquitu, Arenaixi, that I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more, nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devil, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I'll take care of it. No i dobra, i teraz mamy mnóstwo rzeczy do zebrania. To są dzwonki. A to symbol. A tu wyjście. No dobra, najpierw pójdziemy naprawić te dzwonki chyba. Oj, nie tędy. Musimy tu gdzieś przejść przez tą rzeczkę. Na drugą stronę, tak żeśmy się tu dostali. Tu jest jakiś kamienny most taki, o. I pójdziemy na tą drogę wielkiego polowania. No, żebyśmy my czasami teraz nie zaczęli być
tym, którego nie będą gonić białym. Bez przebieranek mogą nas ganiać. No, biskup mi niepotrzebny. Po co mi się to włącza w ogóle? Gdzie to jest? Tutaj coś chyba. Szlak wielkiego polowania. No dobra, chyba to jest o to chodziło. Gdzieś te dzwonki muszę znaleźć. Gdzieś w pobliżu już jestem? No z tyłu gdzieś jakiś ominęłem. Muszę sobie zaznaczyć bardziej na mapie, bo tak to... Nie tak. O. Bo... Ominąłem jeden dzwoneczek. No gdzie on jest? Tam do góry jest. Musimy wejść jakoś tam. Nie ma takiej opcji, żebyśmy z tej strony weszli. Musi być wejście z tamtej strony. Aj, ale nas ganiają. Musi być tam wejście. Dobra. Chwilę to potrwa, ale poszukamy wszystkich i zrobimy. Bo to trzeba wejść na górę, my tu nie wejdziemy, dlatego trzeba najpierw iść tędy, zrobić wszystko i z tamtej strony wyjdziemy i ten ostatni tu naprawimy. Och, tak to trzeba będzie zrobić. Dobra, wiemy o co chodzi. Nie to... Przed nami. Let's take a look at these chimes. Hmm. Its base is damaged. The wooden tubes can no longer hit each other. We will need to craft a new base. The shadow-faced warrior might be able to help. I saw him repair his armor the other night. These chimes are once again in working order. Tam coś w środku jeszcze jest, dobra, ale idziemy na razie tędy. To jest jakaś skrzynia. Czyli tu musi być jakieś zejście. Nie ma, czyli musi być jakiejś innej strony wejście będzie. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, chociaż czas nas już niemiłosiernie go nie powiem. Niemiłosiernie. No i tak, tutaj jesteśmy z tej strony i tutaj nic więcej. Może być ten jeden, co taki był do góry. Nie, nie, tutaj nie dojdziemy nigdzie. Tu nie będzie przed nami nic, chociaż... Nie, raczej chyba nie. Jest tylko zmyłka. Tu musimy iść. No znowu będziemy mieć odcineczek, który troszeczkę będzie dłuższy, z uwagi na to, że no wypadałoby... O właśnie. Wypadałoby tutaj skończyć to zadanie. Seeing where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Now with the chimes in the proper place, they should sound like they're supposed to sound. Dobra. Jeszcze dalej idziemy. Tutaj nic nie ma, jak nie przejdziemy. Dobra, musimy iść cały czas tą drogą. To jest taki korytarz do zrobienia. I na końcu będą na pewno jakieś zwierzątka jeszcze do pobicia. No trudno, parę minut będzie dłużej trwało, ale słuchajcie, musimy to skończyć, bo nie możemy zostawić zadania. The base of this bell is damaged. That's why it no longer makes a sound.
I need to build a new one. These chimes are once again in working order. I chyba tu mamy ostatni dzwoneczek gdzieś do zawieszenia. Gdzie to było? Tu. These chimes here are simply tangled. I need to untangle them without breaking them. There. Everything is in order. It will chime whenever wind blows upon the branches. Dzwonki zrobione. Czyli zadanie mamy zrobione. Spokojnie, powiemy człowiekowi, tylko najpierw jeszcze mamy coś innego do zrobienia. Mamy tutaj też znaleźć jakieś składniki do świętej nalewki i znaleźć symbol, czyli pieczęć. Ale to za chwileczkę. Słuchajcie, minęła godzina. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Fajnie się gra, naprawdę gra wciąga, ale tutaj wszystko się robi powolutku i teraz tak, tutaj eksplorujemy, to potrzebujemy takiej chwili, żeby sobie spokojnie rozpoznać ten teren i wiedzieć, co dalej robić. Także będziemy się dalej bawić. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas.